Cześć, tu Rafał Maślak. Bardzo serdecznie Was zapraszam na targi ślubne Wedding, które odbędą się 28 i 29 listopada na Stadionie Narodowym. Będę właśnie tam ja, osoba, która poprowadzi te targi. Będę do Waszej dyspozycji, będziecie mogły do mnie podejść, porozmawiać, poradzić się. Postaram się sprawić, żeby te targi były wyjątkowe. Pozdrawiam. Wcielam się dzisiaj w pana młodego i na dodatek jeszcze takiego dosyć niegrzecznego pana młodego, ponieważ jestem takim a la Jamesem Bondem, panem młodym z bronią. I ta sesja jakby pokazuje tą niegrzeczność i tą interakcję z partnerką. Takie seksowne gesty, nawet byliśmy w łóżku, więc uważam, że to będzie gorąca sesja i niezwykle dobra. Jeszcze o tym nie myślałem, bo dużo się dzieje teraz w moim życiu, jakby chwytam to, co mi los daje i jakoś nie czuję się jeszcze, żebym wziął na siebie taką odpowiedzialność i został mężem i tatą. Chociaż gdyby tak się stało, pewnie poradziłbym sobie z tym bez problemu. Natomiast tutaj właśnie nie odbieram tej sesji jako, nie wiem, takiej zobowiązującej i nie mam takich myśli, kurczę, może to już czas, bo tutaj ta sesja właśnie jest troszkę inna. Jeżeli by porównali, no to w pewnym sensie to by był komplement, no bo James Bond zawsze gentleman, przystojny, bohaterski, tak? Więc gdyby porównali, no to jak najbardziej. W dodatku jedziemy zaraz na lotnisko. Będzie Aston Martin, typowe auto Jamesa Bonda, więc no czego jeszcze mi brak? Piękna kobieta jest, auto, lotnisko, broń, super. Targi ślubne i to największe w Polsce. Wiele czołowych firm polskich, Paprocki, Brzozowski, czołowi projektanci. No więc ogromne wydarzenie. Mam nadzieję, że dużo osób się zjawi. Szczerze zapraszam. I no, postaram się poprowadzić jak najlepiej. Ależ oczywiście, no zapraszam. Właśnie jak rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze poza kamerami, że dziewczyny wstydzą się do mnie podchodzić, no ale przecież ja nie gryzę, no może czasami. Ale zachęcam, niech podchodzą, ja jeżeli będę mógł, to doradzę na pewno i będę bardzo, bardzo zadowolony, jeżeli ktoś do mnie podejdzie i porozmawia. Ja lubię wyzwania. Życie mnie nauczyło, Rafał, ciągnij te sznurki, które daje ci los i ja tak robię cały czas i staram się być profesjonalny tutaj na przykład, pomimo tego, że naprawdę czasami bywało naprawdę gorąco. Ja do wszystkiego podchodziłem profesjonalnie, jest naprawdę bardzo dobry fotograf Kuba Szczucki, cała obsada, więc nie mam tutaj obaw pod względem realizacyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o targi, no to jest to dosyć odpowiedzialne zajęcie, ponieważ prowadzę pokazy mody. No i no, stres jakiś tam jest. No ja mam dużą rodzinę i co chwilę przysyłają mi zaproszenia na wesela i jestem dosyć często, ale nie na wszystkich. Wtedy, kiedy mogę, to na pewno jadę. Uwielbiam polskie takie typowe polskie tradycyjne wesele. Pannę młodą w białej sukni, te otrzepiny, to wszystko jest naprawdę, ma swój klimat. Ogólnie cała procedura, można to tak nazwać, czyli już w domu szykowanie się i błogosławieństwo, później ten moment taki, gdzie niejedna osoba z rodziny roni łzy,
No i później wszyscy się radują, nawet takie wejście na salę, kiedy młodzi są przywitani, albo jeszcze nawet wcześniej te bramy, które robią znajomi, czy tam sąsiedzi, no to wszystko tworzy niesamowity klimat i naprawdę sprawia, że długo się o tym dniu nie zapomina, a tym bardziej już państwo młodzi, na przykład w pierwszym tańcu, kiedy wszyscy na nich patrzą. Raczej trudno przyprawić mnie o łzy, ale czuję, że to jest naprawdę ważny moment i każdą chwilę zapamiętuję i wiem, że to jest naprawdę ważne. Dlatego mówię, lubię. Mi się na przykład marzy takie wesele pod chmurką.